No hej, cześć, siemaneczka wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już materiale z gry, jaką jest The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. No i zobaczcie, udało mi się znaleźć lokalizację tutaj, właściwie blisko Lookout Landing, tego całego balona potworów i trzeba w końcu dostać nagrody za to, co tak dużo zbierałem. Jakżeby inaczej. Ty, pokaż się z tej strony, jak wyglądasz, Ania. Tak. Wiem, że się spotkaliśmy wcześniej. Specjalny moment, bardzo specjalny, powiadasz. Dobra, więcej Bubble Gems. Oczywiście, że coś mam dla ciebie. Nie masz co się o to martwić. No dobra, przeznaczenie, przeznaczeniem. Dawaj mi nagrody, naprawdę. Chcę dostać skarby. Patrzcie, jakieś mistyczne ubranie. No, jakże, zgarnęłoby się. Why not? No ale dobra, on będzie tutaj zawsze w nocy. O, już mamy The Search for Coltin. Zadanie ukończone, że go w ogóle znalazłem. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Mamy 45. No i teraz pytanie, co dostanę w zamian za dwa Bubble Gemy? Okej, okay. Moblin Mask. Brzmi... Okej, okay. Możemy to wziąć, jak najbardziej. On to będzie zjadać, rozumiem. Czyli już zwrotów nie przyjmujemy, jak to się mówi. Zresztą możliwych zwrotów bym absolutnie nie chciał. Dobra, dawaj mi. Jest maska Moblina. Fajnie. Okej. Dobra, bym tak sobie chciał zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Bo o, tutaj Bokoblin mask, no to już mamy. Maska Moblina wygląda. O, tak tutaj, proszę bardzo, się prezentuje. Nie jest źle. Dobra, Hinox Toenail. Dobra, chcę to zobaczyć. Też dwa. Czyżby wszystko było za dwa? Jeżeli tak, to dostanę naprawdę dużo nagród. Coś w tym jest. Naprawdę muszę za każdym razem patrzeć, jak to. A nie, to jest tylko to dostanę. I myślałem, że to jest. A to jest ten materiał, który mamy. Ej, a tu. Ej, dobra. Tu w ogóle jest ten strój, który mi się bardzo podoba. Mystic Robe. Czyżby to o to chodziło? To, co tutaj wystawił? W sumie nie przyglądałem się, czy inne maski też tutaj wystawiał, czy coś. Zaraz zobaczymy. Ty dawaj. Tak! Dobra, rupee padding, czyli co? Dzięki temu mogę dostawać więcej rupees i takich tam. O, teraz dobra, tu widzimy za każdym razem, wszystko widzicie. Jakie są nagrody? Teraz oczy. No te oczy nie są zbyt cenne, ale dobra, rozumiem, że nie mogę sobie wybierać. Po prostu muszę wziąć, co jest. Fire Kiss Able razy 8. Fajnie. O, jest kolejna maska. I to jest Lizalfossa. Dawaj, zobaczymy, jak się w niej prezentujemy. Czyli rozumiem, że to będzie tak na zmianę. Raz jakiś strój, raz jakieś materiały. Na tej zasadzie. Mam jeszcze trochę, więc jeszcze trochę nagród dostaniemy raczej. O, a teraz widzę, że ogony Lizalfossów to też się mogą przydać. Ale jak wygląda maska Lizalfossa? O, w ten sposób. całkiem spoko. A jak żeby inaczej? Ice Breath Lizalfos Tail. Dobra, i dostajemy aż 3, albo tylko 3. Bo zebranie tych Bubble Gemów jest znacznie bardziej czasochłonne niż zdobycie. No dobra, 5 takich, nie 3, 5, okej. O, ale mamy jeszcze spodnie, no proszę bardzo, dobra. 4, no widzę, że teraz już wszystko coraz drożej, więc pewnie niestety zaraz ubędzie mi do zera. No nic, ale strój wydaje się być całkiem obiecujący. Obstawiam, że może być ciężko dostać maskę. Czy tam hełm, czy co to tak właściwie będzie. Teraz co my tu mamy? Coś ty tu wystawił. No pokaż. White Mane Lynel Mane's Horn. No dobra, no to jest Lynela, więc to już jest nie byle co. Może być. O, i mamy maskę, i to jest maska Horriblina. Okej. No tak, to są te stwory, których nie było w Breath of the Wild, a przynajmniej ja nie spotkałem, ale tutaj już się znajdują, chodzą po tych ścianach i takie tam. Wiadomo, o co chodzi. Dobra, mamy go. Jest Horriblin, ale masakra, ta maska jest straszna. To trzeba przyznać, chyba taka najstraszniejsza z tych, które tutaj były. Pokaż mi ją. Dobra, już nie kłócaj. Czemu ty się ciągle czaisz? A, bo w tej masce chyba to jest taki efekt takiego czajania, to chyba nie możemy się nie czaić. Masakra, to wygląda jak nosacz trochę. Dobra, jeszcze możemy. Gliok Wing. Uuu, Gliok. No to też wydaje się być całkiem dobre. Całkiem cenne. Może być. Dwa razy, okej. No ale Gliok już też teraz bije, więc tragedii nie ma. O, no i mamy jeszcze oczywiście maskę Lynela.
Czyli rozumiem, że z tą maską, jakbym podszedł do Lionela, to on się nie przestraszy, bo wiecie, one są po to, znaczy nie przestraszy, nie będzie nas atakował. To pod tym względem to jest naprawdę spoko. Dobra, coś czuję, że teraz będzie wzrost ceny. Co to jest? Gliok Thunderhorn, ej, no tego elektrycznego to jeszcze nie biłem, co nie? Nie, lodowego i ognistego. Dobra, fajnie. No i teraz zostało mi tylko 5 i pytanie, czy dostanę coś jeszcze, czy jeszcze uda mi się coś dostać, no ale fajne, fajne nagrody. I mamy... Pytanie, czy stać mnie? 5! Ej, nie no, perfekcyjnie, słuchajcie, wychodzi na to, że zdobędę cały... cały zestaw, jeżeli chodzi tutaj o ubiór, nie wiem, czy coś jeszcze jest. Ale jak to fajnie wyglądać będzie ten strój, dobra, zaraz go założymy. Ciekaw jestem, co będzie kolejną nagrodą. No, 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 pokaż. Ej, nie ma więcej? Okej. I teraz nas prosi o to, żeby zebrać wszystkie. Ej, w ogóle masakra, że akurat miałem tyle, że zebrałem teoretycznie wszystko. A że już nie ma czego na wymianę. Ale prosi nas, żeby dać mu wszystkie. Czy to jest warte świeczki? Nie mam do tego pojęcia. O, maska Lionela. O, jak jest się Lionelem, to zobaczcie, już się nie czai, tylko idzie dumny. Ej, masakra. No tak, no bo Lionela to są takie dumne, więc nie może się tam gdzieś czaić. Tylko jak się, jaka w ogóle postawa śmieszna. No ale to, co mnie interesuje, to cały ten strój. Czy on ma dodatkowy efekt? Widzę, że niestety nie. Po prostu jest większa szansa, że dostaniemy rupi. Ale tak właściwie za co to rupi dostajemy? Pewnie zabicie przeciwników. Ale wygląda całkiem przyjemnie ten strój, nie można zaprzeczyć w żadnym razie. Fajnie, fajnie, że udało mi się to odkryć. Obstawiam, że rzeczywiście teraz nie ma żadnych nagród, tylko za zdobycie ich wszystkich jest jakaś jedna ostateczna nagroda, ale czy warta świeczki, nie wiem. Ja tego zbierać nie będę, szczególnie, że jeszcze ich pewnie ze 100 zostało, jak pewnie gdzieś taka liczba, tak obstawiam przynajmniej. Teraz, o właśnie, tutaj słuchajcie, teraz trzeba szukać jeszcze innych ciekawych miejsc, a mówiąc innych ciekawych miejsc, mam na myśli kapliczek, których już zostało tak bardzo niewiele, że głupio byłoby nie ogarnąć już tego tak kompletnie. Trzeba, ewidentnie trzeba. Zobaczymy, czy tutaj gdzieś w tej okolicy chyba była w ogóle kapliczka, którą po prostu gdzieś tu była. Nie wiem, czy trzeba jakieś zadanie spełniać i w ogóle robić coś. Zaraz się przekonamy. No tutaj okolica to oczywiście niezbyt ładna, to sobie zaznaczyłem. Nie, daj tutaj, czy tu jest world map. Na czerwony ślad, dobra, czyli tutaj, tutaj ta pogoda, to jest w ogóle masakryczna. Ej, no żartujecie? Tu naprawdę jest kapliczka, do której miałem od samego początku dostęp i nie poszedłem tutaj? Przecież ona jest tak widoczna. Znaczy, no z niektórych perspektyw być może zamek blokował widok. Ale tak, tu po prostu nie widziałem tej najbardziej rzucającej się w oczy kapliczki. Doskonale. Tylko ja tak potrafię. Dobra, leć niżej. No dawaj. Zaraz zobaczymy, co my tu mamy. Gdzie tu jest wejście? Wejście jest od tej strony. Sepapa Shrine. Dobra, wbijamy. Zobaczymy, jakież tutaj umiejętności będą potrzebne przy wykonywaniu tego właśnie zadania. Się dowiemy, czy sprostam. Tak jak mówię, wydaje mi się, że brakuje mi jeszcze tylko 4 kapliczek. No to jest 4, potem jeszcze 3 inne szukać. Backtrack. Rozumiem, o co tu biega. Dobra, początek wydaje się być... Znaczy prosty, tylko trzeba jakby z tutaj wejść, z tego poziomu. I wtedy jest rzeczywiście prostą. Dobra, dawaj tu i... Dawaj tu. No pierwsza zagadka nie powoduje najmniejszych trudności. Tak jest, no tutaj już może być troszkę gorzej. Patrzcie, mamy coś do rozpalenia. O cóż tu może chodzić? Wiem, że mogę też to rozpalić w taki sposób. A czy tych nie mogę przenosić w ogóle? Czy coś? Nie, tu chodziło po prostu, żeby to rozpalić i otwiera się. Okej. Być może trzeba było... A stąd trzeba byłoby ogień jakoś zdobyć. Tam jest skrzynia, dobra, okej. Miałem taką możliwość, to po co kombinować? Po co kombinować? Nie ma co. Nie ma co absolutnie. Dobra, co my tu mamy? Tam jest już... A nie, ta nagroda to jest... O, to muszę kilka razy otworzyć jeszcze. No dobra, no początek... a to może być trudniejsze niż się wydaje.
Patrzcie, otworzyło się, ale obstawiam, że w momencie, w którym to zabiorę, to to się zamyka, no właśnie. Dobra, wiem, o co tu biegam. Moi drodzy, już skapnąłem się, sama nazwa mówi wszystko tak właściwie. Musimy tylko to zrobić tak w miarę inteligentnie i tego nie zepsuć. No, weź to jakoś namierz. No, kurczę. A jeszcze raz mogę, nie, dobra, niech to się cofnie. Tylko teraz pytanie, czy tego wszystkiego nie zepsułem. Nie wiem, czy to poleci tak całkiem tam w górę. No, no, spadnij. Kurde, nie wiem, czy to nie jest wszystko za późno, tak jakby. W sensie, nie, dobra, wróci tam, wróci, zobaczcie, wróci, wróci, wróci. Co prawda, dość długa droga będzie przez to, co się... O kurczę, ale może nie wróci. Czy starczy czasu? Dobra, ja tu już muszę się przygotować. No szybko dawaj, bo... Nie, no uda się. Otwieraj, otwieraj, doskonale, moi drodzy, dobra, nie było to trudne. Znaczy, trochę sobie ułatwiłem tym ogniem, ale myślałem, że tam jest po prostu coś dodatkowego, że tam może jest skrzynia, ale nie, po prostu trzeba było użyć tam tego ognia. Fajnie, że mamy to zrobione. Fajnie, że kapliczka wykonana, czyli zostały jeszcze tylko 3, albo aż 3. Ach, no cóż, no cóż, no cóż, no cóż, trzeba będzie szukać. Gdzieś jest jedna właśnie podniebna, którą już tak właściwie mam wyhaczoną, nawet sobie tam chyba travel medalion ogarnąłem. Tylko tam jest jakaś chyba większa robota tak właściwie. Zresztą zaraz będzie można się przyjrzeć, czy mam jeszcze jakieś miejsce. Tutaj, a nie, dobra, tutaj to już byłem. A nie, to jest, no właśnie, tutaj ostatnio byłem i zapomniałem o tym miejscu już prawie, ha. Ale to, gdzie się chcę dostać, to tutaj, to jest chyba, wydaje mi się, że ostatnia podniebna kapliczka, która jest do wykonania. Już chyba nic więcej tutaj nie będzie. Ale nawet jak wykonam tą, w której ostatnio byłem, to wciąż nie wiem, gdzie jest jeszcze jedna. I to może być problem. Nie wiem, trzeba będzie ją jakoś znaleźć. Ale patrzyłem, wydawało mi się, że mam wszystko. Zobaczcie, teraz jesteśmy w ogóle w tej takiej latającej kuli, latającej kuli. I tu trzeba bawić się coś ze światłami. Ewidentnie. Dobra, tu zaczyna się pierwszy promień. A tu jest grawitacja, no tak czułem, że tu grawitacji nie ma. To może dobrze. Dobra, tu trzeba coś zacząć przestawiać. No, tu już jakby coś tam może będzie. Dobra, już... O, a tam jest w ogóle tamto, okej. O, było dobrze, było dobrze. Jeszcze. Dobra, coś tam zrobiłem. Wydaje się, że spoko. Ale czy na pewno? Tu są te powietrzne wirki. Teraz tak, no trzeba to gdzieś tutaj nakierować. Tylko gdzie teraz? Gdzie teraz? Gdzie teraz? Tu gdzieś? O, było, było. Dobra, jest kolejne. Mam nadzieję, że to nie jest najtrudniejsze zadanie ever i w miarę szybko i sprawnie pójdzie, oby. Dobra, teraz gdzie to nakierowujemy? Ej, bo to jest już na wyjście? Nie, no to gdzieś tu musi... A, tylko teraz... A, dobra, widzę, że... A tu co jest? Tutaj też coś jest? W ogóle jakieś światło? Dobra, bo te platformy w ogóle, zobaczcie, tutaj jakoś się przemieszczają. Co tu się dzieje? Ciekawe miejsce. Trzeba to przyznać. Mam wrażenie, że... Nie do końca to leży tak, jak powinno. Tak, żeby to sam środeczek wchodziło i nic nie blokowało. Kurczę, nie wiem. Teraz to powiem wam, że do końca nie wiem. No chyba, a nie, a może tu jest już? Ej, no po prostu nie tutaj? I co się stanie? Coś odblokowałem. Okej, ale co? Ej, to już? Kurczę, myślałem, że to jakieś bardziej skomplikowane, a to wychodzi na to, że... Mamy już kapliczkę. No spoko, dobra, jednak... Ale tutaj tak jakby tych światełek miało być więcej? Dobra, już nie wiem. Nie wiem, coś mi tu po prostu nie pasuje. W ogóle właśnie muszę sobie zobaczyć... Ej, ale tu jest coś zamknięte jeszcze na przykład. Kurczę, strasznie mnie interesuje, co tam jest. Co tam może być? Dobra, wirek powietrzny, niech mnie tutaj...
wybiję. Słuchajcie, tu mamy, tu będzie pewnie jakiś Sage of Will. Coś w tej na tej zasadzie. Dobra, czy tego nie mogę można podnieść? Ej, tego nie można podnieść, no to jak tu trzeba nakierować? Ciężko powiedzieć, a w ogóle gdzie jest... tam jest to, czego szukam głównie. Jest to, co mnie naj... O, ale tutaj coś jeszcze jest. Widzicie, tutaj to wydaje się, że to miejsce może być wyjątkowo ciekawe. Dobra, tutaj trzeba by jakoś... Tu jest więcej tych światełek, no ewidentnie jest ich więcej. Tylko bądź tu mądry i to jakoś poszukaj, żeby to działało. Dobra, tu sobie zejdziemy, zobaczymy jakie nagrody można w ogóle tu dostać. Zawsze warto to sprawdzić. Gdzie ja mam? Tutaj, o dobra, mogą być dwa większe i... Jakieś mniejsze? Nie mam mniejszych? A może już... A nie, może to są mniejsze? Nie, to są large. A może mniejszych nie ma, może już wszystko zużyłem. Nie wiem, albo jestem ślepy. Dobra, tak czy siak zobaczymy, co mi tutaj wyleci z tych dwóch. I tak z tych dużych to powinno wylecieć całkiem sporo. Dobra, nie no, wylatuje dużo, tylko z jakimś mega opóźnieniem. Okej. Okay. Odkryłem wszystko, co jest tutaj do zdobycia. Zobaczmy, tak, frost emitter, stabilizer, sled, shock emitter i steak. Okej. Okay. Poko. No dobra, to tak, ja bym już sobie może nawet, jeżeli nawet tutaj coś jeszcze tutaj będę więcej sprawdzał, to tak czy siak chciałbym już tą kapliczkę ogarnąć. Zobaczyć, czy będziemy mieć tutaj w Majasiar Shrine jakieś zadanie, czy uznają, że skoro byłem w stanie ogarnąć te światełka, to już nic więcej nie trzeba. Nie mam pojęcia, zobaczymy. Zobaczymy, nie będzie zadania. Okej, okay. Czyli zostały dwie kapliczki do ukończenia, moi drodzy, to naprawdę niedużo. Star Fragment Staff. No, wezmę tutaj zamiast tego. Zamiast tego, czemu by nie, chociaż z tego to tak raczej nie korzystam za często. Z tych różdżek raczej je wymieniam, ale warto wziąć, żeby była, że kapliczka zrobiona była tak, jak się należy ją zrobić. Dobra, tak jest. Czyli mam 10 teraz jeszcze w zanadrzu, no i mówię, brakuje już tylko dwóch. No wiem, gdzie jest jedno, tylko muszę tam jakoś ogarnąć wejście. No ale pytanie, gdzie jest ostatnie? To jest naprawdę ciężkie pytanie, ale liczę, że odkryjemy tą zagadkę już wkrótce. Być może w kolejnym materiale, ale dzisiaj to jeszcze bym na przykład tutaj się rozejrzał. Może tu jest jakiś strój, może nie, nie mam pojęcia. Ale tutaj trzeba by coś jeszcze... Coś jeszcze z tymi światełkami. Czekajcie, teraz tak sobie patrzę i... Tutaj są to takie duże światła, ale na co one mi są tak właściwie? Ciężko powiedzieć. Na co to wszystko jest? Trzeba by jakoś się bawić i kombinować, ale mówię, wydaje mi się, że to jest po prostu Sage of Will, więc nie wiem, czy ja tego potrzebuję do szczęścia. Może też być jakiś strój, no ale kto wie, w ogóle jak to powiewają, to wiecie. Tak żywa, a jakże. Dobra, powiem tak, tu mogę sobie już usunąć ten mój travel medalion, więc usuwamy go. Jeżeli chodzi o zadania najróżniejszej treści, co my tu mamy? Glio Goods. A, no tak. To potrzebne jest do leczenia, ale musiałbym znaleźć gdzieś tego Thunder, Glioka i takie tam. A na tym się trzeba zastanowić. Farosz Klo. Kurde, ja gdzieś dzisiaj Farosza widziałem. Tak mi się wydaje, że na początku, jeszcze przed odcinkiem, chyba go widziałem. Takie mam przynajmniej wrażenie. Wiecie co, zobaczymy. Ale nie, to nie tutaj jest Farosz. Ojejku, mój błąd. Tu nie ma Farosza. Tu jest ten inny. Farosz jest elektryczny. No tak, Farosz jest elektryczny. Kurczę, fajnie byłoby zdobyć jego pazur, mieć to z głowy, dodatkowe zadanie. Z tą boginią. A można też się przyjrzeć, może tutaj też znajdziemy jakiegoś smoka. O! O proszę, ktoś tu leci. Kurczę, nigdy nie pamiętam, którego mi tam jeszcze brakuje. Gdzieś to mam właśnie zapisane zawsze. Czekajcie, muszę sobie to dobrze obczaić. Mój zeszyciku. Nydra. Nie, to nie był chyba Nydra. Chociaż cholera wie, może to Nydra? Nie, Nydra to nie ten lodowy. Żebym ja pamiętał ich imiona, to byłoby dobrze. Słuchaj, ktoś teraz powie: człowieku, są trzy smoki, a ty nie pamiętasz ich imion. Który jest który?
Nie no, w sumie są cztery, ale, ale wiecie o co chodzi. O nie! Gdzie ty mi tu lecisz? No nie, no zobacz. A nie, on wychodzi stąd. Myślałem, że wlatuje do środka. A nie, on wychodzi dopiero. Bo to jest ten ognisty. Ale... Ale czego ja mogę od niego potrzebować? Dobra, zaraz, ja nawet nie sprawdziłem. Nie no, ej, nie, ja Nydra Claw w ogóle potrzebuję do ale nie, no właśnie Nydra, tamten jest farusz, cholera, już mi się wszystko myli. Tak czy siak weźmiemy jego pazur, kimkolwiek by on po prostu nie był. W ogóle właśnie może zmienimy sobie już teraz strój na ten pozwalający mi tak, w ogóle jakoś sobie to ustawmy, pozwalający mi lepiej szybować. Bo to chyba też nie, no to też przyspiesza ewidentnie, wydaje mi się. Nie tylko, że jesteśmy bardziej zwrotni, ale też po prostu ułatwia to, to szybowanie. Dobra, dawaj tutaj. Też przy nim to trzeba będzie zaraz uważać, żeby nie spłonąć. To może być malutki problem. Co? A, bo tu burza jest po prostu, super. Dobra, potrzebuję odpowiedniego... Jejku, tych rzeczy teraz to jest tyle, że tutaj znalezienie czegoś to jest naprawdę masakra. Potrzebuję czegoś, co mnie uchroni przed elektrycznością. Dobra, jest. Czy przynajmniej mam nadzieję, że to działa. Może zmieńmy dla pewności te łuki i inne tarcze i takie tam na coś, co nie przewodzi. Mam jeszcze jakieś bronie? To nie przewodzi. A może zwykła broń przewodzi u mnie. O, jest chyba git. Tak jak mówię, i tak trzeba będzie zaraz. Ale kim ty jesteś? Jakie było twoje imię? Zapamiętam je w końcu. Przynajmniej mam nadzieję, że go zapamiętam w końcu. Zobaczymy. Dobra. Czekaj. To ma być pazur, prawda? Klo, więc... Jeżeli to miałby być pazur, to znaczy, że musimy trafić w to. Cholera. Trochę daleko jestem, ja tu zaraz spłonę. Ja tu zaraz spłonę śmiercią straszną. O! Pytanie, kim ty jesteś? Gdzie to spadnie? Wow! Ej, to Dinral. Dobra, czyli tamten to jest lodowy. Lodowego mi brakuje. Ale dlaczego mi stamina się uzupełniła? Że nie wylądowałem chyba. No dobra, no Dinral może być, ale z Dinrala to chyba miałem wszystko, przynajmniej tak mi się wydaje. Jakbym chciał tego lodowego, to musiałbym chyba... On chyba tutaj lata, co nie? Przy Lanairu. Czy to byłby, tu byłaby Nydra, no bo Farosz to tu bardziej o te okolice. Dobra, możemy się przejść i zobaczyć. Może uda się akurat. Fajnie byłoby, tak jak mówię, mieć już coś tutaj do ulepszenia, ale no Nydry i potrzebujemy do zadania i do ulepszenia, bo właśnie ulepszenia stroju było mi to potrzebne. Zresztą stroju chyba i tak nie ulepszę do końca, bo potrzebuję jeszcze tych flaków Lynela. Jakkolwiek to strasznie brzmi. To tak. Kurczę, tutaj tego to rzadko widzę, chyba że ja po prostu w jakimś złym miejscu na niego wyczekuję, co też jest oczywiście prawdopodobne. No już, nie panikuj, Link, będzie dobrze, nie zamarzniesz. Ja się tu o nic nie martw. Albo ja po prostu nie wiem, gdzie patrzeć na tego smoka. Dinrala, Farosza to już tak mówię, znam dość dobrze, Nydrę to tak troszkę gorzej, przyznaję. Przyznaję, że to nie najlepsza znajomość jest. A może jest po prostu w podziemiach, więc wiecie, wtedy też go nie zobaczymy, nie ujrzymy go niestety. Ale tak sobie patrzę, lecę, no i nie widzę. Przynajmniej na moje oko ja tu go nie widzę. Tu nie ma. No nic, to zadanie będzie musiało w takim razie poczekać. Bo nie, no niestety, bo nie. Nie ma, to nie ma. No dobra, słuchajcie. Zobaczmy sobie jeszcze inne zadania w takim razie. Tak jak mówię, smoki jak widać nie lubią się za bardzo. To catch the eye of Evie the Greater, the call. Can you courage to ask Evie what she likes the most? Czyli zaraz, ja muszę ją po prostu zapytać, co ona by najbardziej chciała? Czy tyle wystarczy zagadać? Może tak. Może tak, może nie. Zobaczymy. Zagadamy. Trochę tutaj w stare rewiry wejdziemy. Może coś ciekawego odkryjemy.
Kto to wie? Kto to wie? Kto to wie? Kto to wie? I tak jak mówię, no tylko widzicie 150 kapliczek, a mają być 152. No wiem, gdzie jest jedna, no będę musiał znaleźć tą ostatnią. Trzeba będzie jej troszkę poszukać. A tutaj nie ma jakiegoś smoka? Jak już jestem, wiecie, tutaj też po okolicy lata sobie, tylko tutaj smok światła. Jeżeli mnie pamięć nie myli. Tu w ogóle mam zadanie, żeby znaleźć tych wszystkich, którzy nie noszą czapek i ich zachęcić do noszenia czapek w grzyby. Tak, taka prawda. O, ty, gościu. Nie, to chyba to ciebie nie mogę zagadać. Wy wszyscy macie grzyby, to mnie nie interesujecie. Dobra, o, ty. Money. Ale gdzie ona jest? Tak, mam mówić Mrs. on her name. East Wind General Store. A co, ona jest pilnowana? East Wind General Store. Nie wiem, o. A ty? Nie, ona też chyba ma jakiś strój grzybowy. Co my tu jeszcze mamy w tym mieście, co by mnie zaciekawiło? A no tak, to jest ta sama projektantka, ale... O, ja miałem z nią zagadać. A nie, jeszcze trzech, widzicie? Jeszcze trzech. Kurczę, trzech to dużo. Trzech to wydaje się być całkiem sporo do znalezienia tutaj, jak na taką, w sumie nie jakąś ogromną mieścinę. Ale to nie jest wcale takie proste, jak ty się nazywasz. O, to ty! No dobra. Ale ja wiem, o co tu chodzi, ja chciałem zagadać się coś innego. What do you like? O. Co? Jakby miała 100 hot-footed frogs, to byłaby szczęśliwa. Ty se jaja robisz teraz ze mnie. Jak chcecie mi powiedzieć, że mam znaleźć 100 żab, to są jakieś żarty. To są jakieś żarty. Tak, pogadałem z nią. No nie róbmy sobie żartów. Tak, i chcę 100 z nich? Tak, bo kocha zwierzęta. I może chce je zjeść. Tak, jeżeli 10 mu przyniosę, to będzie dobrze. A mam już tyle? O! Pytanie, czy 10 dałem mu? 1, 2, 3. Tak, 10! Ej! Super, i dostałem Rushroom raz 10. Straciłem dużo żab, ale przynajmniej zrobiłem zadaniem. Okej. Okay. Jakby, no nie wiem, nie wiem, czy się z tego bardzo, bardzo cieszyć. Tutaj mówię, jeszcze powinienem po tej wiosce trochę pochodzić. Tutaj w którejś wiosce jeszcze były jakieś w ogóle interesujące zadania. To taki kwiatek, jak się pojawiają przy tych. Przy korokach czasami zadania, jak mam wrażenie. Okej. Ale, no mówię, no można się jeszcze przejść, zobaczyć. Może kogoś tu więcej znajdę. Jajko. Zabrałem komuś. Czemu by nie? O, to może być na przykład ona. Tak, who is that freak? Nie, dostałem birtek po prostu od niej. Tak, mam zapomnieć. Tak, zapomniane. O, Hylian Shroom. Proszę bardzo. Dobra, słuchajcie, znalazłem kolejną osobę w takim razie. W ogóle właśnie muszę sobie zobaczyć to zdanie. Tu pisze tak, jeszcze dwóch. Dwóch mieszkańców jeszcze nie zagadałem, którzy nie mają grzybów i fantazji na temat grzybów. Masakra, to nie jest takie proste, słuchajcie, znaleźć ich wszystkich w tej okolicy. To nie jest wielka, może ktoś powie mieścina, ale też nie jest jakaś mała. O, a co tutaj też jajo będzie? Nie. O, a tu jest coś, czego nigdy do tej pory nie widziałem. Jak widać, wooden mop, czyli drewniany mop. Okej. Najlepsza broń. Z tym powinienem iść na Ganona. Z mopem. To miałoby sens. Ej, a ty? O, kolejny! No nie mam pytań, jak widać w tej okolicy tutaj nie byłem. Ej, dobra, został jeden mieszkaniec. I to jest ten... O, a tutaj żaby w ogóle pływają. O, te żaby. Widzicie, jakbym ich nie miał, to można by tutaj je zdobywać na ludzie. Ale miałem. Brakuje mi już tylko jednego mieszkańca, żeby wykonać to dziwne zadanie. Ale to jest jeden mieszkaniec, którego może być bardzo ciężko znaleźć. Tu wszyscy mają jakieś te grzybowe... hełmy. Halo, o, ty! A nie, to jest ta klawia, dobra. Ty nie.
Ja cię kręcę, w którym domku mogłem nie spojrzeć? O, a tutaj jest posąg bogini, ale chciałem zagadać dopiero, gdy będę miał wszystkie, więc... Wstrzymam się, wstrzymam się. O, a tu jest studnia, w której... Ja nie, myślałem, że nie byłem, ale byłem. Myślałem, że się nie świeci. Tutaj... Czy ja tu byłem? Ej, a to nie jest ten dom, który można sobie ogarnąć? Czy to nie jest to miejsce? Nie, to jest szkoła. A lesson on the calamity. To ja tu mogę nauczyć czegoś. W końcu Link jest już taki dość wiekowy. Co nie? Tak, 10 tysięcy lat temu. Okej. Okay. Muszę im... Co? Teach me a lesson one. Elaborate picture. The screen in question is kept at Paya Hall in Kakariko Village. Okej. Okay. Ale to Kakariko Village to jest... Nie, zaraz, gdzie ja lecę? To nie tutaj przecież. Kakariko, Kakariko, Kakariko. Zawsze mi się mylą te miasta, za dużo tego. Tu jest Hateno. Teraz to już w ogóle pogubiłem się, nie wiem, przecież wiem, gdzie jest. No tu jest Kakariko, oczywiście, że tu. Paya Hall. Ej, dobra, spróbujemy wykonać to zadanie. Spróbujemy dać lekcję dzieciom. Zrobić zdjęcie, które czegoś ich tam nauczy. Fajnie by było. Tak jak mówię, wciąż muszę znaleźć jedną osobę i wręczyć jej grzybka. I zobaczymy, czy to zadziała. Tak jak powinno zadziałać. Się dowiemy, ale póki co... Paya Hall. No to w tym jej... No dobra, no to chyba wiem, gdzie szukać, krótko mówiąc. Czyli w sensie, że tutaj, prawda? Zaraz się przekonamy, czy to o to miejsce chodzi. I co mam, to nie wiem, czegoś tutaj zdjęcie zrobić? Chyba nie. Czy to nie o to miejsce w ogóle? Ring Ruins. O, tutaj też to powinienem szukać w ogóle tych... I robić różne zdjęcia. Nie, to znaczy... Może jestem nie w odpowiednim miejscu, no ale to chyba o to miejsce chodziło. A, to jest to! Screen depicting the calamity. O tak, to jeżeli ktoś grał w Breath of the Wild, to dobrze to miejsce... Znaczy ten rysunek zna. To było pokazanie oczywiście mędrcy, którzy walczyli. Dobra, fajnie. Fajnie, udało się szybko i sprawnie ogarnąć to, więc idziemy. Oczywiście to nie będzie koniec, biorąc pod uwagę, że w nazwie misji było jeden. Czyli zapewne jeszcze jest lekcja druga, lekcja trzecia, lekcja czwarta i więcej. Chociaż kto wie, nie? No dobra, może aż tyle to nie. Ale zobaczymy. Zobaczymy. Dzieciom trzeba dać jakąś tutaj mądrą naukę, a jakżeby inaczej. Niech się czegoś dowiedzą, a nie... O historii własnego ludu, własnej krainy, ogólnie krainy Hyrule. No dobra, 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 ale tak jak mówię, wciąż byłbym szczęśliwy, gdybym... Ty, stój. Ty nie chcesz grzybka, dobra, to niestety. Niestety nie chcę, raczej, raczej nie. Dobra, pójdę tam jakąś... O, a może to ty? Hylian Tomato? Dobra, ale to z tobą też nie mogę zagadać, czy to jest ta sama rozmowa? Tak, dobra, nie, to nie wy. Nie mogę niestety zabrać waszych upraw, a szkoda. A bardzo szkoda. Ej, czy to jest to zadanie cały czas aktywne? A, fajnie, bo miałem nie to zadanie rozpoczęte. Super, 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 bardzo fajnie. Czyli mogłem od razu się dobrze kierować, a poleciałem nie w tą stronę. No nic, no tu nie ma daleko, znowu nie ma co panikować, szkoła jest tuż, tuż. A ty tak wypatrujesz, Zoom is here. Zoom? A, wyszukujesz tutaj kogoś złego. I takie tam, być może. Dobra, czy tu mamy w ogóle coś ciekawego, co by mogło być? Chyba nie. Dobra, ej, a gdzie dzieciaki? No nie, no nie mogę wykonać tego zadania, bo oni już nie są na lekcjach, bo jest późno. No ja nie mam pytań, nie, no tak się nie robi, słuchajcie, chciałem wykonać to zadanie, to tak się nie robi. Dobra, zrobimy coś takiego. Upuść to. Daj broń zapalającą. Tak jest. Dobra, i poczekam sobie może do południa.
Dobra, bo jak będzie ranek, to żeby nie było, że za wcześnie, że jeszcze ich tutaj nie będzie. Jak będzie równo południe, to być może będą tutaj te dzieciaki. Będę mógł im udzielić drogocennej lekcji. Tak jest, są. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I teraz możemy to ogarnąć. Tak, mamy dać jakiś dowód, że to było 10 tysięcy lat temu i w ogóle. Proszę bardzo, mam rysunek. Znaczy zdjęcie w sumie. Ale zdjęcie rysunku. Tak jest. I cała ta masa robotów, które miały pomagać, walczyć, ale zostały skażone. Przez Calamity. Co tym razem będę miał się dowiedzieć? Tej historii nie musimy tutaj słuchać, my ją dobrze znamy. Kto oglądał serię z Breath of the Wild, to dobrze wie, o co chodzi. Dobra. Tak, 100 lat temu, walka, wtedy przegrali, Link zniknął. Księżniczka Zelda podobnie. O, Hylian Rise, może być. Fajna nagroda. Ale widzę, że jest jeszcze jedno zadanie, co najmniej. Home Economics. O czym teraz tutaj? O ekonomii będziesz ich uczyć? Goron Spice? Mięsko, trzeba będzie robić jakąś przyprawę czy coś? Z części potworów? Być może. Dobra, co my tu mamy? Co my tu mamy w tym zadaniu? He says that demons extra key will have to go to the Itari Town, north of Hateno Village. Dobra, będzie można się tam przejść. Czemu by nie? Natomiast zrobimy to i więcej już w kolejnym materiale. I mam nadzieję, że kapliczki też się uda ogarnąć. Natomiast moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Mam nadzieję, że seria wam się podoba. A jak żeby inaczej, że czekacie na kolejne odcinki, bo może i małymi kroczkami, ale zbliżamy się ku końcu serii. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast to tyle na dziś. Dziękuję, że byliście. Do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!